and all you have. I have no discipline, so I'm crushed with the big sack. So happy is the shit of the mind. You live my dream life now. Happiness, it should have been mine. Jest ze mną Jakub Noganowicz, zwycięzca Gaminata. Co, jak to się stało, że udało ci się trafić prawie ten wynik? No, generalnie historia była taka, że wracam sobie do domu, odpalam Facebooka, czytam komentarze, strefa Hanasa, patrzę co tam jest, no i jest konkursik. No i tak mówię, dobra, napiszę jakieś losowe liczby. Nigdy zazwyczaj nie biorę udziału w takich konkursach, no a tutaj wracam do domu, sprawdzam wyniki i patrzę, o kurde, jednym punktem się pomyliłem, także udało się. No. Dlaczego dzisiaj wygracie i dlaczego trafisz z jednej nogi za 3 punkty? No trafię z jednej nogi, bo dużo to trenowałem ostatnio na kilku treningach. No a dlaczego wygramy? No musimy się zrewanżować, jesteśmy lepsi, gramy w osłabieniu, mamy więcej do udowodnienia, także damy radę. Powodzenia. Dzięki. Jest ze mną Maciej Kowcu, on trafił złoty kosz, złoty w hali KGHM, Ślęza Arena zalało złotem wszędzie. Czy zrobisz to dzisiaj jeszcze raz? Zobaczymy, czy będzie taka potrzeba. Jeśli tak, to wchodzę, wjeżdżam. Czego się obawiasz najbardziej dzisiaj? Przeciwniku. Że będą się za bardzo tulić w mecz miłości dzisiaj, że mogą zagrać twardo, męsko, ale jesteśmy do gotowi. Powodzenia, czekam na strzał z jednej nogi. Dzięki wielkie. Jesteś. W dzień, w którym przez wszystkie przypadki odmieniane jest słowo miłość, my zestawiamy je z koszykówką. Z miłości do basketu w KGHM Ślęza Arena spotykają się dzisiaj dwa zespoły, które w ten walentynkowy wieczór na pewno zostawią serce na parkiecie. Dzikie Bąki, czerwone Ferrari, ja nie mogę się doczekać. Ty także na to spotkanie zapraszają niezwykle serdecznie. Kamil Hanas. I Bartosz Tomczak. To jest rewanż za Halloween Game. Te zespoły nie grają w zasadzie w normalnych terminach. One grają zawsze, kiedy jest jakieś specjalne święto polskie, amerykańskie. Nie ma znaczenia. Mecz na Halloween Game między tymi drużynami absolutnie wyborny. Opowiadaj, co się działo w końcówce przede wszystkim tego spotkania. Bo to był crunch time najwyższych lat. Ja przede wszystkim chciałem ci podziękować, że zdecydowałeś się wziąć udział w tym meczu. Wiem, podziękujesz mi na koniec, zobaczymy jak wyjdzie. Natomiast do wspaniały rzut Macieja Kowcu na złoty kosz, bo takie były zasady. Trafił od razu, bez zastanowienia i załatwił temat. No jak będzie dzisiaj? Czy będzie dogrywka? Jest parę urazów, jest mały transfer, bo komisarz do ligi dopuścił Wiktora Hitmana ze znanej gry. Przyjechał tutaj prosto z gry wideo. Wiktor Wejman, Wiktor Hitman gotowy. Panowie, zaczynają. Grzegorz Niedzielski kontuzjowany w ekipie Dzikich Bąków, problemy z kolanem, też są braki. W drugiej drużynie zaczynamy, pierwsza piłka będzie dla czerwonego Ferrari. Czerwone Ferrari, to bardzo łatwo się domyślić w jakich kolorach, chyba że ktoś to ogląda po czarno-białemu, natomiast jeżeli chodzi o Dzikie Bąki, to te ciemniejsze granatowe stroje, pierwsze posiadanie dla ekipy Ferrari. Wytatuowany Paweł, to też silny zawodnik, mnóstwo tatuaży i przez to gra bardziej... Tak, agresywnie do kosza. Zobacz, jaki silny gracz. Ale ściągnięty teraz przez Big Papę. Tak jak patrzę tutaj na te napisy na koszulkach, to jest to, że nazwiska to jedno, natomiast te pseudonimy grają tutaj większą rolę. Trafiał takie rzuty na rozgrzewce Paweł Stępień z tamtego miejsca, natomiast ta pierwsza próba w meczu nieudana. Big Papa na jedynce, on uspokaja, to jest... Czyli taki, rozumiem, to jest taki Nikola Jokic, tak? To jest taki... Posturą tu mi bardziej środkowego przypomina. Nikola Jokic, ale Mark Jackson, kurczę, to taki zawodnik, który wszystko widzi, uspokoi, rzuci z jednej nogi. Ależ Tomasz zasadził. Dobra defensywa po stronie czerwonego Ferrari, no i teraz mogliby wrzucić gdzieś czwórkę, piątkę w tym ataku, ale pomylił się, wydawało się, dobrej sytuacji Jakub Noganowicz. No, widać, że Dzikie Bąki tutaj taktycznie nie będą produkowali się za mocno. Wiedzą, że siła będzie najważniejsza. W czwartej kwarcie ten mecz się może rozstrzygnąć. Tutaj szacują i szanują swoje siły. Big Papa, zobacz jaki wjazd. Zagrał kolanem, podanie kolanem. Nipas, znasz takie podanie? Blisko straty było w tej akcji, ale się utrzymali jeszcze przy piłce. Ależ spinu, popatrz jaka rotacja. No, cały czas nie mamy pierwszych punktów w tym meczu, ale mam wrażenie, że coraz bliżej. Może to będzie ta akcja Grzegorza Szósta, która nas doprowadzi tutaj do pierwszych punktów w tym meczu, ale nic z tego. Leworęczny zawodnik, bardzo silny, dynamiczny, z wybuchającym rozcięgnem podeszwowym. Rozcięgno podeszwowe było tak napięte jak plandeka na Żuku. Naprawdę ciężko mu było to rozbiegać, rozmasować, ale jest dzisiaj gotowy. Cały czas się tutaj nie popisują skutecznością jedni i drudzy. No to jest wymarzona trójka do tego, żeby ten mecz zacząć, ale
Słyszeli Państwo ten okrzyk niezadowolenia i czerwone Ferrari teraz w swoim ataku. Podobają mi się decyzje, grają szeroko, nie biegną wszyscy do piłki. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Zobacz, jakie ścięcie! Człowiek Spodenkiewicz zaatakował i on napadł od razu Nicole Pape, Pawła. Oni to wszystko słyszą, oni to analizują, o czym my mówimy. Te akcje są dobrze rozrysowane, brakuje tutaj po prostu tego, żeby tę piłkę do kosza włożyć. Tutaj teraz Tomek grający z numerem 14, Tomasz Brzeziński się zdecydował na taką pulapową trójkę. No ten mecz poleci jutro, czyli będziemy tuż przed weekendem gwiazd. To też dla Ciebie taki trochę trening, można powiedzieć, taki alternatywny trening przed głównym meczem. Oczywiście, że tak. Ja zapraszam z piątku na sobotę na ten Rising Stars, turniej debiutantów. Pewnie gdyby oni byli trochę młodsi, pewnie gdyby to były inne okoliczności przyrody, czasu i miejsca, to mogliby liczyć na miejsce w takim składzie. I teraz to są pierwsze punkty. Grzegorz Szósty nam otwiera tutaj bank, jeśli chodzi o to, co mają do zaproponowania koszykarze czerwonego Ferrari. 3 minuty czekaliśmy na pierwsze punkty. Mamy je. Zobacz, zawodnik skręcił kostkę, chciał wymusić faul. Wczoraj takie zagrania, właśnie atak barkiem, 2 razy sędziowie zinterpretowali jako faul w ataku, że szukali zawodnicy kontaktu, ale zmiana tempa. Popatrz, jaka przepychanka, jaki jump to the ball. Ale dobrze grają jedni i drudzy, mam takie wrażenie, w obronie te 3-4 metry od kosza, tam jest ciasno, nie wiem, czy to taka zasługa tego amatorskiego basketu, czy ty szkoliłeś jednych i drugich, żeby gdzieś w tym miejscu właśnie ta defensywa była najlepsza. Tak, ćwiczymy różne rozwiązania, no staramy się nie być przyklejonymi do swoich zawodników, nie są tu chłopaki Klejami Thompsonami, czy Stephenem Kerrym, żeby tu smarować trójki, dlatego stoimy pomiędzy piłką, człowiek Spodenkiewicz, pomiędzy piłką a swoim zawodnikiem, tak, żeby właśnie pomóc koledze, gdy jest minięty. Łatwiej ich nauczyć obrony, czy łatwiej ich nauczyć ataku? Tak jak patrzysz na te treningi, które miałeś nie tylko z tymi dwoma zespołami, natomiast tak na przekroju tych wszystkich grup. Świetne pytanie. Najłatwiej jest chyba jednak nauczyć troszeczkę ataku. Co w ataku? Tutaj dużo już nie zmienimy. Mogą się panowie nauczyć kilku rzeczy, ale decyzje. Widzimy, że decyzje są szybkie i to mi się podoba. Jest pozycja, jest rzut. Kiedyś by się wahali. A teraz oddają rzut, atakują, jeżeli nie ma nic, piłkę przenoszą dalej. Zobacz, coast to coast, piłka wypadła. I Big Papa łapią się tam za w meczu miłości, nie wiadomo za co. Swojego rywala, no miał być taki outlet pass, natomiast widzimy ten przepraszający gest. Nie było to dobrze zagrane do swojego kolegi, żeby uruchomić właśnie taką fast breakową akcję. Co do obrony, też ćwiczymy oczywiście właśnie to, co wspomniałem. Troszeczkę przekazu panowie sami ćwiczą, no ale to tak na tak zwanego leniuszka. Zobaczmy tu handoff, ćwiczymy te zagrania po handoffie, żeby kreować różne pozycje. Kamil ze skręconą kostką. No i wydaje się, że to będą w końcu pierwsze punkty dzikich bąków. Tak jest. Ogromny szacunek, bo zawodnik dał nam znać. Kamil Wołoszyn. Kamil Wołoszyn, 48 godzin przed meczem, że jest day to day, że może nie zagrać, że kostka skręcona potężnie na ale dwóch. Kochamy takie historie, kiedy ci zawodnicy są na tej liście kontuzjowanych, myślimy, że nie zagrają, a potem wracają na grę do gry. Kto wie, może to będzie coś takiego jak flu game Michaela Jordana. Tak, jak zaatakował. Kiedy po kontuzji zawodnik jednak w te 40 minut tutaj daje z siebie wszystko. To raczej taki ketonal game, bo zawodnik wziął dwa tak zwane pomocnicze dropsy. Mamy też skautów, widzimy z Chicago Bulls, przyjechali prosto tutaj, żeby oglądać tych zawodników. Teraz okazja dla Wołoszyna do tego, żeby z pół dystansu przymierzyć. No i zobaczymy, jak wyjdzie ten szybki atak. Za mocne było to podanie, pobiegły na zapalenie płuc tutaj Michał Raczynk. Ja wiem, że on jest mocny, natomiast nie wiem, czy w bieganiu, ale w takiej długodystansowej grze znacie się dość dobrze z Zielonej Góry. Tak, graliśmy bardzo długie mecze w X-Demonie, w znanym klubie sportowym. Wielu zawodników właśnie występowało w tej drużynie. Tam mniej może trójek, więcej setek, jak domniemam, czy 50. Różne rozegrania, też była rozgrzewka, było rozbieganie. Palenie kalorii, wszystko się działo właśnie w tej drużynie sportowej X-Demon, Zielona Góra. Noga teraz w ataku, spróbował tu za mocno, mam wrażenie. Do samego kosza można było to troszeczkę inaczej rozwiązać. Kamil Wołoszyn, kostka już chyba rozbiegana. Doktor Ketonal zaczął działać, zobacz. Paweł stawia dobre zasłony. Podaj jest dobra defensywa i kolejny przechwyt po stronie czerwonego Ferrari. No muszą to wykorzystać, poszli 2-1, ale no muszą, to jest tylko w moim komentarzu, bo tutaj strata, mówił mi Michał Raczynk, że dobrze podaje, jak nie gra przede wszystkim. Więc mamy potwierdzenie na parkiecie, że teraz nie wiesz. Proszę się nie martwić tym wynikiem, to 2-2, ale grać tutaj na tej sali bardzo
bardzo takiej przyjaznej koszykówce, blisko trybuny, koszykarki Ślęzy Wrocław tu występują. Kosze są bardzo takie, nie tyle co nieprzyjemne, bo bardzo ładne, ale trzeba wysokim lobem rzucać, żeby trafić. Każdy jakiś niecelny rzut, to piłka potrafi się odbić na linię trzech punktów. Punkty zdobywa bodajże Przemysław Cebrat. To dla też dzikich bąków, więc 4-2. Kibic Kinga Szczecin. No tutaj mamy wielu zawodników też z Jeleniej Góry, tak jak właśnie wytatuowany Paweł. Ale wdusił to troszkę w stylu Tre Wade'a z Lublina. Paweł dzisiaj gra w spodenkach Toronto Raptors. Jak Kamil zrobi takie zbliżenie tu z prawej strony tych spodenek, nie jest zrobię, ale sami... jedynej kanadyjskiej drużyny, ale kto ma dobre oko, ten widzi. Natomiast Paweł sam mówi, że bardziej Miami Heat to jest taki jego zespół, za który trzyma kciuki w tej najlepszej koszykarskiej lidze świata, a zawodnik, na którym się wzoruje, Kawhi Leonard. Zobaczymy, czy to będzie i obrona, i atak, ale świetnie teraz zagrana ta akcja i zdecydowanie to jest najładniejszy pas, najładniejsza akcja tego spotkania. Punkty dla Borasa, czyli dla Kamila Borczyka. Zawodnicy właśnie tutaj świetnie, ale huknął z bazuki Wiktor Hitman. Sami kombinują, podanie, ścięcie, sami myślą, co zrobić, żeby uwolnić się na pozycję. Zgadzam się z tobą, to była najładniejsza akcja. Boras, zrzut na tak zwanego Filipa Delewicza, z telekamery, z pakamery ładuje, lubi trafić, zaatakować. Trzeba zawiązać buty, żeby nic się tutaj nie działo, natomiast ten zegar cały czas idzie. Kamil mówił, że grają tutaj koszykarki Ślęzy Wrocław. Trochę ciemności mamy, zdarza się to na meczach. Kibice chyba przyjechali z Hradec Kralowe, wyłączyli prąd po złości. Koszykarki, jak Kamil zrobi tutaj rzut na kosz, na który teraz się dzieje akcja, ciągle gdzieś się tutaj przemieszczają. Nie ma cały czas celnej trójki w tym meczu. Ślęza dzisiaj wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 74-60. Zobacz, jak ta dziewczyna jest zdezorientowana. Co tam się dzieje? Ona mówi, what the fuck? Czy to jest ekstraklasa? Czy to jest pierwsza liga polska? Teraz tak jak dobra była ta poprzednia akcja, tak teraz się nie udało tutaj dobrze rozwiązać to ekipie dzikich bąków. I błąd kroków, charakterystyczny kołowrotek pokazany przez jednego z arbitrów. Ta przesympatyczna koszykarka, widać było w głowie, what the fuck, przecież co to za dziewczyny, co tu się dzieje, to się nie może wydarzyć. Przemek Cebrat, zobacz, zaatakował w tapczan. Aj, szansa na akcję Duan, bardzo ładnie to zrobił, najlepiej punktujący jak na razie w tym meczu. Przemek, jeżeli tutaj dopełni formalności ani rzutów wolnych, to będzie miał już 5 punktów i od razu ten wynik lepiej wygląda. My gramy dzisiaj w czasie Ligi Mistrzów, w czasie też lekkoatletycznego meetingu, który się odbywa we Francji, bo muszą Państwo tutaj wiedzieć, że Tomasz Spodenkiewicz jest zawodowym statystykiem lekkoatletycznym i tak to wygląda, kiedy tutaj po prostu robi różne rzeczy. Nie wiem, czy Kamil to się wszystko nagrywa. Nagrywa oczywiście się, bo dobrze, bo tu masz czarny ekran, to mnie zmyliło, natomiast absolutnie te wszystkie stacje z meetingu we Francji są wpuszczone teraz w internet. Mało czasu zostaje, bo to 33 sekundy jeszcze na to, żeby akcję swoją rozwiązać. Co nam zaproponuje czerwone Ferrari? Lekkie 3 sekundy, lekkie rolowanko. Też tam było, ale sędzia odgwizdał błąd 3 sekund. Mimo że tutaj mamy basket amatorski, to sędziowanie na najwyższym poziomie, nie ma takiej opcji, że coś tutaj przejdzie uwadze jednego czy drugiego arbitra. No, do końca będą wypalać zegar tyle, ile mogą. Czy Kowcu zagra akcję izolacyjną, czy zaatakuje właśnie Michała z X-Demona? On był bohaterem tego poprzedniego spotkania. Mam na myśli tutaj Maćka, który jest aktualnie przy piłce. Zobacz. Mało czasu zostaje, 3 sekundy, 2, musisz rzucać, żeby tutaj był jakiś buzzer beater, natomiast nic z tego nie będzie już nic w tej akcji. Jakub Nizioł zagrał tą akcję w czwartej kwarcie. Naprawdę idealna właśnie sytuacja na rzut z jednej nogi. Czy był faul? Był faul, widzisz, czyli Kuba zagrał dużo gorzej niż w tej sytuacji. Był faul, czy nie było przewinienia? Będzie, tak, będą rzuty wolne. Czy faul techniczny, czy co tam było? My nic nie widzieliśmy, zobacz jaki doping. Jest wsparcie drużyny, słyszymy sorry chłopaki. Wszyscy tutaj grają fair play, natomiast no, to też jest, to jest presja, czy to jest łatwiejszy rzut, kiedy rzucasz w takiej ostatniej sekundzie, kiedy nie ma ludzi z boku? Wiesz co? Taka typowa treningówka? Treningówka bym powiedział. No, z doświadczenia wiem, że to raczej taka treningówka. Cóż, możemy zaprosić na reklamę. Zdecydowanie tak, 10-4. Po pierwszej kwarcie dzikie bąki prowadzą z czerwonym Ferrari. Idzie właśnie Jarosław Drewa prosto z Viperii. Razem Puchar Polski zdobyliśmy w 2011 roku. 11?
Starogard. Nie pamiętam, ale kiedyś to było, dawno temu. Ja ciężko mi nazwać, zapamiętać drużynę. Full Impex. SKS Full Impex, Starogardański, AK Kociewskie Diabły. No, o pierwszej lidze podcast już był, ale tutaj rozumiem, że na Viperii jeszcze szanowna... Świętujemy dzisiejsze zwycięstwo. Katarzyna Ziobro. Obserwuję, co się dzieje. Tam chyba walentynki macie tam w kanciapie. Mam dziś rada poproszone. Jarku, czy zostaniesz z nami do końca meczu? Czy... Oczywiście, że tak. No to szykuj się na komentarze. Tak, i szukaj zawodników do swojej drużyny. Kto przyjedzie na Kociewie? Kto zagra na Kociewiu? Bartek, oddaję tobie głos. 10-4 po tej pierwszej kwarcie prowadzenie dzikich bąków. Natomiast Kamil, co do zmiany w takim razie w czerwonym Ferrari, bo tylko 4 punkty, 2 skuteczne akcje, obie z gry oczywiście. Natomiast no, nie funkcjonuje za dobrze dzisiaj ten atak w wykonaniu teoretycznie tego najszybszego koszykarskiego samochodu. Skuteczność, i właśnie jak już blisko kosza są, to no, trzeba to złapać, a nie obić o kolano. Człowiek Spodenkiewicz za 3, czy to będzie pierwsza trójka w tym meczu, ciągle czekamy, ale to już jest lepsza próba, bo biorę pod uwagę to, że próbował w tej pierwszej kwarcie mocno wtedy w tablicy, taka typowa decha, natomiast teraz coraz bliżej cel. No miliony treningów na Kuźnikach, to tapczany kleją, dlatego szuka tego tapczanu. Wychowawca, ale... tych koszykarskich talentów. Tutaj ciosy, zaraz komuś się maneta odpali, ktoś komuś zasadzi. O Jezus, tam poszedł, mecz miłości. Czy to będzie ta pierwsza trójka? Jest! Trójka z narożnika ma Przemysław Cebrat. Dzisiaj znakomite spotkanie, 8 punktów. On sam prowadzi to w zasadzie z ekipą czerwonego Ferrari. No i to jest profesjonalny komentator, sprawozdawca. Liczy nawet punkty. Wiemy, kto ile zdobył. W czerwonych Ferrari, kto najlepszym strzelcem? W czerwonych Ferrari na razie Stępień 6 po 2 punkty, więc czekamy, żeby ktoś tutaj przerwał może ten impas strzelecki. Ładna była akcja nogi, natomiast no, nie wpada ta piłka do kosza. Panie sędzio, tam jakieś są sugestie. O, zobacz, jaki handoffik, fik. Nowoczesna koszykówka, Boston Celtics. Była okazja do tego, żeby rzucić za 3. Ta praca nóg trochę nie była najlepsza przy tym rzucie, bo to była zachwiana pozycja. Ale teraz szansa dla Michała, no, zbicie zupełnie do nikogo i zaraz będzie piłka w posiadaniu dzikich bąków raz jeszcze. Przyznam się szczerze, że jestem z nich dumny, bo już miałem przyjemność komentować 3 mecze swoich grup, to jest 4. I próbują grać to, co ćwiczymy, to podanie i różna gra ze zbiegnięciem właśnie, albo zasłona, albo handoff. Pracował tutaj za mocno rękoma Michał Raczynk. Ale generalnie czysty mecz, mało tych przewinień oglądamy. Duża przestrzeń, nie ma gdzie się lać tutaj też, bo na Kuźnikach bardzo ciasno, dlatego graliśmy po 4. Tomasz Brzeziński, zobacz jaka akcja. To też wychowanek Grzegorza Krzaka, George'a Busha. George Bush tutaj był trenerem, który go wychował. Pięciu zawodników już w dzikich bąkach, jak dobrze liczę, z punktami. Cały czas tylko 2 po stronie czerwonego Ferrari. Fajny fake handoff Michała Raczynga, zawodnik z klubu X-Demon Zielona Góra. I trójka za 3! Co to było za tutaj zagranie w wykonaniu Michała? Może to jest ten moment, który obudzi trochę czerwone Ferrari. To jest to. Przypomniał sobie właśnie te treningi w klubie X-Demon Zielona Góra, gdzie dużo właśnie miał czystych sytuacji. To, co mówiliśmy, że tam bardziej na dystansie graliście niż takie krótkie rzeczy pod koszem. I czy czerwone Ferrari wykorzysta tę lepszą koniunkturę w ataku? Zły to był rzut i już na zbiórce tutaj Tomasz Brzeziński. No jak Jalen Brunson poszedł, właśnie ten zawodnik leworęczny, Grzegorz Szu ze zmianą tempa. Ale pochwalmy też czerwone Ferrari, że ten powrót do defensywy był dobry. Było 4-2 z perspektywy obrony czerwonego Ferrari, więc łatwo było zatrzymać. Natomiast teraz to wejście pod kosz, czyściutka była tam obrona. I szeroko, biegnijcie Jakub szeroko. Jakub Roganowicz dobrze powstrzymywał swojego rywala. No i teraz to jest okazja do tego, żeby w szybkim ataku zdobyć punkty, będą rzuty wolne. Trzeba też pochwalić chłopaków, bo naprawdę tu jest sporo biegania. Trzeba mieć tlen, panowie duszą tyle, ile mogą. Kostki wybuchają, zobacz, tutaj już tętno 200, tam tętno 210. Panowie, spokojnie, uspokójcie, może jakaś strefa i kontrolowana gra. Do pierwszej połowy 6,5 minuty. 1-2, Paweł Stępień. On i Michał Raczyń po 3 punkty po stronie czerwonego Ferrari, no ale teraz zabrakło tego powrotu do defensywy i zapewnie chyba poczuły się dzikie bąki w tym ataku. Pomylił się Kamil Borcz. Kamil do Kamila, ale zobacz jak człowiek Spodenkiewicz, nie widziałem go w takiej jeszcze kontrze, żeby tak wyprowadził piłkę jak Nikola Jokić, żeby tutaj podzielił się. Noga. Dobrze grali teraz na zasłonach i będą kolejny rzut. Zmiany jak w Korei Północnej, każdy sobie wchodzi jak chce, nie pytają sędziów. Ale mamy swoje zasady, swój
swój właśnie kodeks. Tomek, czy to jest zmiana podyktowana kondycją, czy to jest zmiana podyktowana tym, że ktoś skacze może na rekord świata w tym momencie we Francji? Kondycja, wczoraj na Kuźnikach było intensywnie. To te mecze back to back zawsze są ciężkie, więc... Niestety nie te, żeby biegać 40 minut. Przemysław Cebra. Tu piłka chodzi z prawej do lewej strony. Jest ruch bez piłki. Takie trochę zagranie wychodzące strat. No i model hiszpański, nie, jednak sędzia wrócił. Była taka sekunda, że gdyby tutaj szybciej się zorientowali, mogliby to zagrać, natomiast też Wiktor Weimann jest jakby wypożyczony do czerwonego Ferrari, tak więc nie jest przystosowany do gry właśnie z tymi kolegami. Gdyby to był taki stały skład, można byłoby zagrać w ten sposób. Gęsto jest w tej strefie podkoszowej. No 100 tysięcy złotych musieli zapłacić czerwony Ferrari właśnie za zgłoszenie tego zawodnika do ligi. Potężne pieniądze, no ale to są biznesmeni. Oni wiedzą, o co chodzi, wiedzą, co robić. To jest ciekawy zawodnik, bo też wszyscy tutaj mają koszulki swoje, drużynowe. Natomiast jeżeli chodzi o tego zawodnika, o którym cały czas mówimy, czyli Wiktora, najpierw w koszulce WKS-u, którą Państwo pewnie pod spodem zobaczą, a teraz reprezentacji Polski. Świetnie, jak reprezentant Polski zagrał i trafia Michał Raczynk. Michał Raczynk z klubu X-Demon Zielona Góra. Jaka akcja fantastyczna. Pokazuje palce. Robi tutaj to specjalnie dla nas, jak kiedyś Jamal Murray pokazywał nam Mike'a Breena przy okazji tych finałów konferencji, które oglądaliśmy pomiędzy Denver Nuggets a Los Angeles Lakers. Jarosław Drewa, widzę, zafascynowany komentarzem. Takie mecze się ogląda, to się chce słuchać. Zobacz, co się dzieje. Jestem pod wrażeniem. To trzeba kochać, to trzeba lubić, żeby takie mecze... Tu są emocje, prawdziwe rany, prawdziwa krew, mecz miłości. Nikt nikogo jeszcze nie przytulił. Ale 4 wszystko... minuty do końca tej drugiej kwarty, 4 punkty różnicy między jedną a drugą drużyną, ale to się za chwilę może zmienić po tej akcji. Jaki jump stop, Jalen Brunson w akcji. Ale teraz defensywa dała z siebie maksa, natomiast cały czas jeszcze ta akcja idzie po stronie czerwonego Ferrari i dużo takich podwojeń w tej strefie podkoszowej, ale to jest rolowanie odgwizdane tutaj błąd Pawła Stępnia. No, sędzia już to widział wcześniej, musisz Paweł uważać, bo rzeczywiście rolowanko robisz. Maciej Kowcun, czy z jednej nogi żygnie za 3 punkty? Maciek ma już punkty na swoim koncie, natomiast są punkty z niej rzutów wolnych. Pamiętają Państwo to, jak kończyliśmy. Popatrz, jaki rzut! Był poprzednią kwartę, trenowany teraz rzut. Kamil Wołoszyn. My mieliśmy taki trening, godzinę właśnie mieliśmy low postu, takiej odchyłki. To jest taki Luka strzał, Luka z odchyłki. Dobry teraz defense, ale widać po Kamilu, tak patrzę po tych ruchach, duży luz jest generalnie na parkiecie w ataku. Duży luz, ale... Teraz pobudza defensywę. Nie wiem, czy to było pobudzenie, czy to było biegnie, przesunięcie kolegi do obrony. Nie chcesz biegać, to cię przesunę. Sam czasami tak robiłem, gdy ktoś nie wiadomo gdzie stał, dostawał cios w plecy i wracał do obrony. Noga ustawia swoich kolegów. Piękny teraz ten przeskok w kierunku kosza, ale punktów zabrakło. Brakuje wykończenia w czerwonym Ferrari. Akcje są dobre, sytuacje są. Trener tutaj, Papa, mówi, żeby ustawić w ataku coś. No, słyszymy, że każde przewinienie to rzuty. I tak właśnie będzie w tej sytuacji. To jest okazja do tego, żeby Kamil Wołoszyn dopisał 3 punkty z tej akcji. Już ma 6. Kamil Wołoszyn goni Przemysława Cebrata. Po dwóch dropsach DJ'a Ketanola naprawdę fantastycznie gra. Noga spuchnięta jak bania, a on biega. Rozbiegał tego krwiaka. Zobaczymy, co się jutro będzie działo. Na pewno jakieś leki osłonowe pojawią się wieczorem. No, ale nie dokończył tej akcji 2+1. Tutaj widzę na ławce rezerwowych czerwonego Ferrari cały czas dyskusję, co można poprawić. Łukasz Siemański jest dzisiaj w roli szkoleniowca, no bo nie może zagrać z powodu też problemów zdrowotnych. Jako ciekawostkę gra zawsze w koszulce. Ależ akcja! Grawku, ja zawsze się domaga się przewinienia ewidentnie w tej akcji Tomasz Spodenkiewicz. Łukasz Siemański, który nie gra dzisiaj zawsze w koszulce Jeremiego Sochana. Bardzo szybki zawodnik, niepozorny. Biega troszkę jak Misiek Koterski w filmie z Czarkiem Pazurą. Dobrze też myślę wyprowadzona ta akcja. Niby nie było jakiejś ofensywy, ciężko było zagrać, ale idziesz na przewinienie od razu, masz świadomość, że każdy faul to rzuty, więc trzeba wykorzystywać takie słabości drużyny przeciwnej. Wiktor Hitman, brutalny jak w grze, ale piękny, piękny strzał, pewnie jak brutalny jak w grze wideo, załatwia właśnie teraz punkty kolejne. Nie brakuje tylko tego kodu kreskowego z tyłu na głowie. Wszystko przed nim. Ale teraz czapa nie, to był jednak blok. Mieli swój dobry moment w defensywie, że bronili czysto koszykarze dzikich bąków, natomiast teraz te błędy pozwolą, myślę, może wrócić trochę do gry drużynie czerwonego Ferrari. No,
Mnóstwo skautów tutaj się kręci, bo jesteśmy też po meczu dziewczyn Ślęzy Wrocław, które wygrały swoje spotkanie przeciwko drużynie z Sosnowca. Patrzę tak na te rzuty wolne. To nie jest chyba najmocniejsza strona jednych i drugich, choć wydawać by się mogło, że teoretycznie taki najprostszy element koszykarskiego rzemiosła, szczególnie w tego typu spotkania. I warto było od razu rzucić. To nie są zawodnicy, którzy skaczą po głowach jak zawodnicy NBA, NBI. Ale widzą Państwo, jakie są emocje tutaj i u jednych, i u drugich. Albo że nie było przewinienia, albo że coś zagrane źle w ataku, albo w obronie. No teraz jest okazja do tego, żeby się jeszcze tą piłką podzielić i są punkty w wykonaniu Tomka Brzezińskiego. Zadowoleni, uśmiechnięci, na razie kontrolują mecz, ale tu się wszystko może zmienić. Teraz ważna akcja do szatni. Stępień z pół dystansu, ale nie posłuchała teraz ta obręcz. Mówił o tym Kamil, że tu się ciężko gra na tych obręczach. I ostatnia akcja, tak jak w pierwszej kwarcie, będzie należała do dzikich bąków. Słyszymy czas. No nie chcą grać pełnych tutaj 34 sekund, ale po co? Big skoro Papa w taki sposób wysmarował truje. Trafia Paweł Pietku. Przeczesał żyłę, jak przed pobraniem krwi. Trzeba rzucać, Wiktor, bo to jest koniec czasu, ale nie będzie. Drugiej celnej trójki dla czerwonego Ferrari. Dzikie bąki mają dwa takie dystansowe trafienia i też dwa razy więcej punktów od czerwonego Ferrari. 24 do 12 po dwóch kwartach tego spotkania. Teraz przerwa na reklamę. Dzikie bąki, czerwone Ferrari już po okrzykach, które mają nam tutaj rozpocząć trzecią i potem siłą rzeczy czwartą kwartę spotkania między tymi drużynami. 24 do 12 dla dzikich bąków, natomiast też warto zwrócić uwagę na to, że ta druga kwarta lepsza w wykonaniu czerwonego Ferrari, bo 8 zdobytych punktów po tym, jak tylko 4 mieli po pierwszych 10 minutach, czyli najpierw 6 punktów różnicy, potem 4 punkty różnicy. Jeśli matematyka nas tutaj nie pomyli, to będziemy mieli teraz 2 punkty różnicy, a kto wie, może czerwone Ferrari wrzuci tutaj, jak już mówiliśmy, wyższy bieg, chociaż nie w porę to powiedziałem i może tą kwartę numer 3 wygra. Jak na razie poziom meczu, jak bierzesz pod uwagę to, co już komentowałeś i to, co już grali twoi ludzie? Widzę przede wszystkim, taka kultura gry się zmieniła. Podanie, ścięcie. Nie ma tutaj takich pustych przebiegów, bym powiedział. Próbują grać te handoffy, właśnie podanie. Widzisz, zbiegnięcie jest Kamila Wołoszyna. Coś próbują tutaj kombinować. Starają się grać szeroko, to mi się podoba. Czyli coś ćwiczymy, nie tylko gierka, bo to nie o to chodzi tu pod faul. Nie wiem, nie gwizdnął był faul, domaga się jednak ten zawodnik. No teraz trochę za bardzo skupiony na piłce noga, mam wrażenie, ale i tak wyprowadził swojego kolegę na rzut. Nie mamy jeszcze pierwszego trafienia po przerwie. No, zobaczymy. Grzegorz Szust w ekipie czerwonego Ferrari. Tutaj Lopez, klasyka, w starym stylu, ale ciasno było. No i to bolą takie straty, bolą. Nie wypuścił piłki na aut, żeby kupić troszkę. Tym bardziej, że nie było presji. Wołoszyn za 3 punkty, ale króciutki był to rzut. I to nie Bartek Wołoszyn, to Kamil Wołoszyn. Stępień indywidualnie, jeszcze się ze Spodenkiewiczem tutaj podzielił. Tutaj na włożu tego haka, kapitalna akcja. Fantastyczna akcja, od razu do boksu możesz sprawdzać, co się dzieje na międzynarodowych stadionach, na arenach, kto wybiegał, kto zabiegał, kto... Człowiek Spodenkiewicz ma fajne takie rzuty. I ważne jego punkty, bo to oznacza, że wszyscy koszykarze czerwonego Ferrari już są tutaj w tym boksie wpisani jako punktujący. No, Tomasz Spodenkiewicz, fantastyczna postać z wielką wiedzą właśnie, jeśli chodzi o lekką atletykę. Wiele ciekawostek sprowadzi ten właśnie konto Athletic News, bardzo popularne, znane, szanowane wśród sportowców. Ale też charakteryzuje się takim nietypowym rzutem, takim trochę na Jerzego Binkowskiego. Z bioderka, haczyk. To jest to, co zobaczyliśmy kilka akcji temu. Schodzi Jakub Noganowicz w ekipie czerwonego Ferrari. Wiktor Wejman pojawia się natomiast na parkiecie. Widziałeś to? Broni na starcie na całym... wagi ciężkiej teraz. A Big Papa mówi, gdzie? Where? Nie korzysta z zasłon, ale ten pas bardzo dobry. Ale cały czas pierwsza obręcz uderzana przy okazji tych trójek. Dzikich bąków. Troszkę mieliśmy piłki nożnej. Gra teraz piłkarska Liga Mistrzów, bo to już 23 minuty po 21. Natomiast myślę, że tutaj przy Kłokoczyckiej mamy dużo lepsze widowisko niż to, co dzieje się w Champions League. I nie mylę się absolutnie, bo Lazio z Bayernem i PSG z Realem Sociedad na razie bez bramek oba mecze.
Tomasz. Nieudane akcje z rzędu i to jest szansa na Edwan. Piękna akcja, gratulacje Tomku. Wczoraj bez punktów na Kuźnikach, a dzisiaj już 4 punkty z szansą właśnie na dodatkowy 5. I daje szansę, daje życie czerwonym Ferrari. Patrzę, jak się rozkładają punkty. W tym spotkaniu zostaje na 4. Spodenkiewicz, z Twoich doświadczeń z poprzednich spotkań Nowołoszyn ma teraz czystą drogę do kosza w zasadzie. Ale jednak to, że był tam stępień, trochę przeszkodziło. Wołoszyn raz jeszcze spróbuje, wierzy w swój rzut. I to jest zaufanie, które się odpłaca 8 punktem. Dużo jest takich zawodników, którzy walą powyżej 10 punktów, powyżej 15, czy to raczej się rozkłada jak w najlepszych hiszpańskich zespołach 8-9, 8-9, 10 powiedzmy. No, chciałbym Ci odpowiedzieć na to pytanie. Spodenkiewicz, to jest kwarta jego życia prawdopodobnie. Ale nie mogłem, bo Tomek trafił, aż zamilkłem, musiałem się uciszyć. Nie były robione statystyki, dlatego nie wiem, ile kto rzucił punktów. Wszystkie punkty po przerwie tutaj Spodenkiewicza 7. Kroki nie. Jest znakomity w tej części meczu. Ale się mecz otworzył. Tam chyba palec wybity było. Uknięcie. Nie, był jeden mecz, nie było statystyk. Dopiero jak ty się pojawiłeś, pojawiły się statystyki. Spodenkiewicz raz jeszcze i będzie okazja do tego, żeby dobić. Nie zawalczyli dobrze o piłkę na atakowanej tablicy. I dzikie bąki mogą teraz chyba uspokoić, bo to jest, Kamil, taki moment, że ten mecz jeszcze jest wynikowo bezpieczny, natomiast ta hitczekowa trójka Spodenkiewicza, to myślę, że tutaj może podgrzać czerwone Ferrari. U, jaki jump to the ball, Raczynga, ale łokieć w klatę, jak mówi, elbow in the chest. Spodenkiewicz wraca na ławkę rezerwowych, no obejmowany, nie może być inaczej, przez Synoganowicza. Brawo Tomku, naprawdę chyba najlepsza kwarta w Twoim dotychczasowym meczu w historii Ligi BCH. No, też zdeprymowane są dzikie bąki, widzimy, nie wchodzą te rzuty wolne. Tutaj dzikie bąki dyskutują, no najlepsza kwarta człowieka Spodenkiewicza, wydaje mi się, całej lidze BCH. Ale to jest fajne, że klimat tego meczu jest rywalizacja, ale też doceniają tych największych zawodników absolutnie basketu Hanasa. Ale teraz pomylił się Wejman. Wiktor Wejman przygotował się w 4 koszulkach przed tym meczem, bo nie wiedział, w jakich kolorach zagra. Kto go przygarnie, kto go przyjmie, to wszystko się wydarzyło. To już jest ciężkie, myślę, dla zawodnika. Kamil, myślisz, że zagrasz z tymi, potem się okaże, że grasz z tymi i taka niepewność przed samym spotkaniem. Dokładnie, ja tego... Pewnie teraz rzut na pół dystansie, Paweł Pietkun. Naprawdę, 5 punktów. Jestem mile zaskoczony, pozytywnie, jak panowie tutaj trafiają. Czy jak trafi teraz Tapczan, nie? Trochę się tutaj zastygł na ławce rezerwowych noga. Noga siadła, może za dużo siłowni tutaj w KGHM Ślęza Arena. Sporo ciężarów podnosił właśnie niczym Klay Thompson w finałach, gdy widziałem, jak na plecy brał ponad 100 kilo, pompował nogi przed rzutami. Ale zobacz, jaka sprytna obrona. Wydawało się, że kryje tak na alibi od niechcenia, natomiast od razu widział, że tam była piłka niesiona, więc nawet tych cennych sił nie marnował w defensywie w tej sytuacji. Właśnie noga teraz przy piłce. Łatwiej nam się mówi jednak tym pseudonimem niż nazwiskiem. Wejman do samej obręczy i jeszcze ta piłka powinna być w posiadaniu czerwonego Ferrari, ale świetnie zagrał Wołosz. No Wiktor Wejman nieprzyzwyczajony do tej sali, bo rzadko tu trenuje, częściej i regularnie na Kuźnikach. Zupełnie inne kosze, inna przestrzeń. Dobra obrona teraz ze strony nogi. Nie ma przewinienia. Grają 4-3 w tym ataku przez moment. Szukają tutaj narożników. No już Michał trafił jedną trójkę, ale oddał nocę, żeby też otworzyć tę gracza. I to była świetna decyzja. Sędzia. Jeden chyba. Jeden sędzia zaliczył. Nie ma faulu. Nie ma 2+1. Są 2 rzuty tylko. Wydawało mi się, że 2+1 akcja. Jeszcze moglibyśmy tutaj się pokusić o niesportowy faul. Szkoda, myślę. Proszę odpowiedzieć, czy był niesportowy faul? Nie. Krótko i na temat. Będziemy drążyć tej sprawy. I na pewno ma rację, bo sędziowie tak samo odgwizdali. Uuu, ten Tapczan jak przykleił, jak kuźnicką muchę, jak hiszpańską muchę. I Big Papa tutaj łapie tlen na najważniejszą kwartę. Teraz szansa dla dzikich bąków, żeby w końcu z gry tutaj zapunktować. I Przemysław Cebrat jest pierwszym zawodnikiem, który jest z dwucyfrówką, jeśli chodzi o punkty, bo Cebrat ma 10 punktów. Szukają tutaj taka izolacja jak na Karl Antonego Townsa. Zobacz! O! No.
Bolą te straty, to o czym mówiłeś, bo to było proste podanie. Myślałem, że coś zabolało, że to był taki okrzyk. A, to była strata, chodziło o stratę. No i kolejne przewinienie. Tomasz Brzeziński wymusza faul. Tak patrzę jeszcze z perspektywy tych rzutów wolnych, o które cię pytałem. Widzieliśmy, że Noga wcześniej użył tego tapczanowego zagrania, jak mówisz o tym, jak ktoś ma problemy z rzutami wolnymi. Ty polecasz jednak celować tak czyściutko, siateczka, świst i tak dalej, jak tutaj w wykonaniu Tomasza Brzezińskiego, czy jednak, żeby z tapczanem spróbować wolno? Tutaj tylko świst i to naprawdę dobrze wyjść z nóg i wysokim lobem, bo ciężko trafić. Zobaczmy. Jaka, jest, te tapczany naprawdę obijają strasznie mocno, ale sprytnie obrona. Jalen Schust wybija piłkę. Ciągle dzikie bąki tutaj w ataku i cały czas Tomasz Brzeziński jest tą opcją numer jeden w ofensywie, ale tym razem nieskutecznie. No, wydawało mi się, że Noga chciał tu pick and rolla zagrać. Może teraz będzie okazja, żeby to zrobić. Taki trochę drag screen. Ale tutaj no, słyszeliśmy to popularne słowo na K, które często się pojawia w tego typu zagraniach po nieudanych właśnie podaniach. To tak zwany niemiecki zakręt. To się wydobyło z ust. Niemiecki zakręt z ust Jakuba Noganowicza. Kowcu! Złoty kosz! Maciej Kowcu, to co mówiłeś, był bohaterem tego poprzedniego spotkania, ten złoty kosz. Dzisiaj na razie Maciek tylko z jednym punktem. Mając teraz okazję, możecie zobaczyć ten złoty kosz w realizacji. Pozwolę sobie go wrzucić. Zobaczcie, jak on to zrobił, jak to trafił. Maciek też pseudonim Strzelba. Z tego co wiem, grał kiedyś w Unii Hokejowej Ekstralidze w zespole z Wrocławia. Także nie ma tutaj przypadkowych ludzi generalnie na parkiecie KGKM Ślęza Arena. Mamy w zasadzie wszystko tutaj, bo i są te charakterystyczne dla najlepszych koszykarskich lig dźwięki. Jeżeli chodzi o dźwięki, to zaraz może się coś pojawi. Zobaczymy, jak to będzie działało na zawodników. Mieli rację koszykarze dzikich bąków. Ostatnia minuta tej trzeciej kwarty. Stąd podnosimy też tutaj atmosferę w KGHM Ślęza Arenie. Dla kogo będzie ta piłka? Stępień ją bierze. Oj, kroczki, ale tutaj faul. Zobacz, jak sędzia. Też Liga BCH kształtuje sędziów, bo to są trudne mecze do sędziowania wbrew pozorom. Panowie dużo mówią, dyskutują różne zagrania takie, których nie zobaczysz. To opowiedz coś więcej o tych arbitrach, bo my mówimy dzisiaj dużo o zawodnikach, wiadomo, natomiast skąd ty ich bierzesz? Czy to są sędziowie, których oglądamy też na ligowych parkietach, czy sędziowie, którzy dopiero zaczynają tę swoją zawodową przygodę? Wczoraj przyjechali sędziowie z Czech, żeby nie rozumieli, co mówią do nich polscy zawodnicy. Poczekajmy jeszcze chwilę, bo mamy akcję ważną. Dla Ferrari. Michał spróbuje za 3 punkty, ale króciutki to był rzut Raczynga. Jedną trójkę wysmażył już dzisiaj. Chciałbym powiedzieć, że sędziowie przyjechali z Niemiec, tutaj blisko, za granicę, ale to polscy sędziowie, którzy sędziują ligi młodzieżowe, drugie ligi, trzecie ligi. Mamy też kobiety, jeśli chodzi o Ligę BCH. Bardzo fajne doświadczenie, lubią przychodzić, podoba im się. Zawsze im mówię, nie bójcie się, jeżeli jest awantura. Ale niezła, cierpliwa akcja. Wydawało mi się przez moment, że Raczynk mógł tam rzucać za 3 punkty, natomiast no, grali tak cierpliwie, jak często LeBron James z Antonem Davisem sobie ustawiałem pick and roll. Wiadomo, że to była inna sytuacja, natomiast na swoje sprawdzone zagranie ze Spodenkiewiczem chcieli zagrać. Spodenkiewicz 7 punktów już w tej trzeciej kwarcie, dawno nieaktualne od wczoraj, bo to jest 8 punkt. Po Kuźnicku, w tapczan, wrócę tylko do tej awantury. Zawsze wspieram sędziów, jeżeli coś się dzieje, wjeżdżam jako komisarz ligi i pacyfikuję nerwowych osobników, którzy mogą tutaj zniszczyć to widowisko. Absolutnie się nie dziwię. Raz w życiu miałem przyjemność sędziować na Politechnice mecz i stwierdziłem, że od tego momentu nigdy więcej z sędziowaniem i nigdy więcej złych słów o arbitrach nie powiem. Czy kontrolują czas? 10 sekund zostanie. My kontrolujemy. Czy kontroluje to Kamil Wołoszyn? 5 sekund zostaje. Spróbuję za 3 punkty. Nic z tego nie będzie. Jeszcze rzut tutaj równo z syreną, ale będziemy kończyć tę trzecią kwartę z wynikiem 33-22. Cały czas na prowadzeniu jest ekipa Dzikich Bąków. 2, 1.
33 do 22 dla Dzikich Bąków. Z samego wyniku wydaje się, Kamil, że ta przewaga jest bezpieczna. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że ta trzecia kwarta wygrana przez czerwone Ferrari 10 do 9. Jakie to szanse jeszcze dajesz na to, żeby powtórzyła się historia z tego halloweenowego spotkania, kiedy złoty kosz decydował, może aż tak zacięty nie, natomiast żeby tutaj chociaż był jakiś crunch time w ostatnich 3-2 minutach. Z doświadczenia wiem, że bardzo często drużyny, które prowadzą nieznacznie, gubią często też koncentrację, przez to właśnie jest szansa na powrót do obrony, ale jeżeli utrzymają skuteczność Dzikie Bąki, no mogą utrzymać tę przewagę. Jeżeli czerwone Ferrari z kolei chcą wygrać ten mecz, to już naprawdę muszą na najwyższy poziom obronę wprowadzić. No Big Papa, tutaj jest piórka na atakowanej tablicy. I to Maciejkowcu. I to było podanie oczywiście. To było alejup po deskę. Dwa razy trójkąt, jak w 2K-u wcisnął Big Papa. Noga z Michałem tutaj domaga się przewinienia, bo został trafiony w twarz. Ale teraz tutaj nie połapał się w tym ataku Przemysław Cebrat. I bardzo dobrze w defensywie Wiktor Wejman. Już zbiega tutaj Michał. Mocne przewinienie. No Raczynk tutaj dostaje ostre strzały. Zaprawiony w bojach zawodnik. Ma pretensje jeszcze o tę poprzednią sytuację cały czas. Pokazuje, że mu palca chyba wsadził do buzi, do jamy ustnej, ale ma dwa rzuty wolne. Człowiek z historią zielonogórską. Bardzo dobry mecz dzisiaj rozgrywa Michał Raczynk. Niecelnie. Druga kwarta przede wszystkim należała do niego, bo wtedy 5 zdobytych punktów. Pamiętamy tę trafioną trójkę. Pierwszą dla czerwonego Ferrari. Ale Spodenkiewicz tutaj poszedł na atakowanej desce. Dla kogo będzie ta piłka? Czy za chwilę będzie strzałka? Zobacz. Nie, no oni walczą do samego końca i to jest okazja do tego, żeby zagrać szybki atak, ale punktów nie ma, bo świetnie w defensywie Paweł Stępień, a zatrzymany Przemysław Cebra. No muszą to teraz wykorzystać w ataku, bo to będzie taka akcja za 4 punkty, ale króciutki ten rzut na... No akcja dobra. Wydawało się wszystko przygotowane tylko, żeby trafić, zamienić to na 2 punkty. Odjeżdża ten mecz powoli czerwonym Ferrari. Natomiast słyszą Państwo, że tutaj kibice domagają się jeszcze obrony z jednej i z drugiej strony. Czwarta kwarta to jest ten czas koszykarskich twardziei na pewno. Połoszyn idzie na swoje klepki, mam wrażenie, bo już trafiał z tego miejsca i też naraz drzewce tutaj próbował. Punktów nie ma, no i musi być takie szybkie podanie. O kurczę. Szedł na przewinienie, chyba Michał Raczyk szukał tego ciała obok. Dobrze, że faulu w ataku nie było. Ale wcześniej... Nie wiem, czy to będzie techniczne przewinienie. To jest chyba dobry czas, żeby Michał Raczynk tutaj usiadł na ławkę rezerwowych na moment, żeby zjechał do boksu i się uspokoił. Faul techniczny, zobacz, sędzia jednak odgwizdał. Faul techniczny, nie? Tak jest. Mamy faul techniczny. O, tutaj pacyfikuje Big Papa Michała. Michał, spokojnie, tam nie było faulu, nie możesz mieć o to pretensji. Chyba, że ma pretensję, że on faulował akurat. Ależ emocje. Musiałem przez chwilę wydmuchać powietrze. Wiktor jeszcze raz tak próbował w ten sposób Wejman odbierać piłkę i będzie posiadanie dla czerwonego Ferrari. 14 punktów, nie ukrywajmy, to jest dużo jak na ten poziom gry i na 7 minut. Ale zagrał jak Oliver Bierhoff nogą. Jeżeli ktoś nie wie, Oliver Bierhoff, fantastyczny napastnik reprezentacji Niemiec. Głową bramki strzelał. Pamiętasz na pewno tego oczywiście, gracza? Że tak, gwiazda lat 90. przede wszystkim. Jak nie pamięć nie myli, to dwie bramki w finale Euro 96. Prawie jak kiedy Maciekowcu. Kiedy Niemcy wygrali z Czechami. Prawie jak Maciekowcu, bo to złota bramka, jak złoty kosz. Wołoszyn. Czekają tutaj na piłkę do półstapu, ale się nie mogą doczekać. Długo huluje piłkę Wołoszyn, no i to się zemściło. Oj, to tak blisko, upadł na kolana. Dobrze, że ma na kolanniki specjalne właśnie na takie upadki. Tam trochę pan kosiarką jeździ. Mamy głośno. Wszystko się dzieje. Tu wbrew pozorom nie będzie meczu NHL potem. Ta hala jest wielofunkcyjna, mogą tutaj lekko atleci i koszykarze walczyć. No, słyszeliśmy ten delikatny okrzyk niezadowolenia. Zawodnicy już zmęczeni, widać teraz. Otóż mają taką przewagę Kamil Dzikie Bąki, że myślę, że mogą grać tutaj długie, przygotowane akcje. Brakuje Łukasza Siemańskiego. To szybki zawodnik, który daje tempo, daje ekstra energię. No i znowu jest piłka w posiadaniu Dzikich Bąków.
Tak jest, nie ma się gdzie spieszyć, czas gra z nimi. Z jednej nogi zobacz. Big Papa, taki rzut w stylu Kamila Hanasa i wywalczył przewinienie w tej akcji. Brawo Big Papa i to jest to, o czym mówiłem. Ile trenowaliście taką akcję? Ćwiczymy czasami rzuty z jednej nogi, akurat Big Papa, jemu pasuje ten rzut, bo są zawodnicy, którzy nie czują. On to czuje, teraz będąc bardzo poważnym, to jest właśnie moment, kiedy tak oddając rzut jesteś w stanie wymusić faul. Właśnie stanąć na linii i rzucić trzy razy, ale co jeszcze chciałbym dodać, zastanawiam się, dlaczego zawodnicy NBA oddają te rzuty zazwyczaj, kiedy kończy się czas, kiedy jest 3-2-1, shot clock się wypala. Jeżeli wtedy oddają takie rzuty, dlaczego nie oddają rzutów normalnie w grze? Nieudane to rzuty wolne w wykonaniu Pietkuna. Czy to już... Tak, to już kolejne rzuty wolne, wydaje mi się. To jest trzeci faul, a tutaj rzucamy, jak trójka pojawia się na tablicy, to trzeba rzucać wolne. Widzimy, że w tych przewinieniach 3-1 na razie, ale mają problemy teraz dzikie bąki, żeby zamknąć ten mecz i odłożyć już do takiej koszykarskiej zamrażarki. 5 niecelnych rzutów wolnych z rzędu, zdaje się, przynajmniej w tych dwóch posiadaniach i będzie piłka dla czerwonego Ferrari. Czy ty byś teraz szukał te ostatnie 5,5 minuty już jakichś szybkich trójek, czy raczej jeszcze spokojne akcje grać do kosza i próbować tutaj dwójkami dorzucić? Grałbym szeroko i Paweł Stępień, izolacja. Wtedy, jeżeli nie może do końca zaatakować, koledzy oddają trójkę i wszyscy na deskę idą. To taka taktyka na te ostatnie 5 minut, bo tutaj nie ma czasu. Takie akcje właśnie, brakowało mi tych akcji Kuby Noganowicza, bo on szykował te pozycje, miał tę sytuację, nie potrafił tylko tego zamienić na punkty. Zdaje się, że dla Kuby to są pierwsze punkty z gry, bo ja tutaj mam piątkę dopisaną. Wszystkie inne to były rzuty wolne. Kowcu. Coś no, takiego próbował tutaj wtedy takim taranem wejść, no i teraz mają okazję, żeby zagrać w zasadzie 4-2. Raczynk bez przewinienia dla piłka jeszcze będzie dla nogi i to jest druga udana akcja Jakuba Noganowicza z rzędu. Jeżeli chcecie wygrać, powinniście kryć na całym. Jeżeli chcecie wrócić do gry. Trener Hanas tutaj podpowiada, jednocześnie ekspert, współkomentator, ale też cały czas zachęca tych chłopaków, żeby poprawiali swoje koszykarskie umiejętności. No, 10 punktów, 4,5 minuty. Nie jest to dużo, ale wydaje mi się, że potrzebny będzie jeszcze ten rzut trzypunktowy i dobry defense teraz przede wszystkim. Zobacz, w tej sytuacji. Izolacja jak na Jasona Tatuma tutaj właśnie w okolicy linii rzutów wolnych. Wołoszyn, długo. No ta akcja już trochę długa jest, panowie sędziowie, oj, taka piłka bym powiedział. No, rzut sytuacyjny, absolutnie nieprzygotowana ta pozycja pod presją zegara, pod presją obrony, ale to podanie było zupełnie do nikogo. Czas. Mamy czas i zapraszam tym samym na obóz sportowy dla dorosłych i rodzin z dziećmi w Polanie Jakuszyckiej. 3 turnusy do wyboru. Zapraszam wszystkie rodziny, wszystkich uczestników. No i wracamy na ostatnie 4 minuty. Czy może jeszcze coś więcej się tutaj wydarzy? 3:59. Ja to widzę na zegarze. Nie wiem, czy ta kamera, którą ma Kamil, aż tak dobrze ten czas dostrzega. No i próbują teraz na całej szerokości parkietu kryć koszykarzy czerwonego Ferrari. I to się opłaca, bo jest przechwyt po stronie tej drużyny, która przegrywa 10 punktami. 3-2. Pięknie. Do samego kosza Grzegorz Szust. Słyszymy, mocny defense. Michał Raczynk, to co się zagrzało na parkiecie, teraz wykorzystuje, żeby pomóc tutaj swoim kolegom z ławki rezerwowych, ale nie było dobrego powrotu do obrony, a też szybki atak grają koszykarze dzikich bąków. Tomasz Brzeziński z 8 punktem. I też widzimy, jak koszykówka jest wykańczającym sportem, jeśli chodzi o bieganie. Trzeba biegać, sprinty, interwały, trudna gra, trzeba jak nie trafisz, musisz wracać, potem oddać rzut za 3 punkty. Doceniajmy koszykarzy, którzy teraz grają w obecnych czasach, bo ta koszykówka jest ultra szybka, bardzo szybka. Wytrzymali piłkę koszykarze czerwonego Ferrari, czy jednak nie? Wiktor Hitman miał pecha, sędzia był bardzo blisko, widział wszystko, że nadepnął na linię. Big Papa, już znając go tyle od września, czai się na rzut z jednej nogi. Ale widzimy, że tutaj jest świetna chemia między rywalami w zasadzie. No teraz był moment, żeby zagrać na taką otwartą pozycję. Był Big właśnie Papa do Pietkuna. Ale zobacz, jak zmienia zasłonę, rzeczywiście jak Jokić zmienia. Poszedł Wołoszyn sam. Dla kogo będzie ta piłka ostatecznie?
Noga, odbicie nogi i czerwone Ferrari ma posiadanie. 2,5 minuty szans, marzeń i nadziei na to, żeby jeszcze ten wynik zmienić. A jak nie, to będzie druga porażka z dzikimi nogami. Czaiś. Czy zrobi to Spodenkiewicz? Ustawiają sobie na razie tę akcję, no, ale pomylił się szóst. Jalen Brunson przerzucił piłkę. No tutaj wypalanie zegara ewidentne. Jedna noga Big się... Papa, jeszcze raz, nie? Tym razem klasycznie. Nie ma punktów, no i noga zbiera. Trzeba rzucać z jednej nogi, nie trafia. Pierwsza obręcz. No ale dobrze, kiedy próbować, jak nie w takich sytuacjach, ten mecz wydaje się już w zasadzie jest przegrany. Obiecał i to zrobił, ale naprawdę trafiają na niezłym całkiem procencie te rzuty. Dzisiaj w tych trójkach jedni i drudzy zgodni, bo dwa trafienia dystansowe dzikich bąków, dwa dystansowe trafienia czerwonego Ferrari. 90 sekund nam zostaje jeszcze do końca tego spotkania. Spodziewaliśmy się może trochę więcej, jeśli chodzi o emocje w tym meczu, jeśli chodzi o poziom, jesteśmy absolutnie, Kamil, zadowoleni. Bardzo zadowoleni, natomiast zastanawiam się, czy to nie jest akcja za długa, bo już trwa chyba ponad 30 sekund, jak w koszykówce uniwersyteckiej. No może noga jeszcze ze Spodenkiewiczem spróbuje, czy indywidualnie zapatrzony w piłkę, jak w zasadzie w kobietę na te walentynki, ale nie było tutaj szczęśliwego zakończenia. Popatrz, jaka akcja, jak się bawią. Jeszcze jedno podanie. Nie ma punktu. Jaka koszykówka. Ale to jest zawsze, kiedy prowadzisz 2 punktami, to już ten luz się wkrada, że możesz spokojnie takie pasy grać. Sprawdzi pół dystans, ale nie trafia szóstka. No, możemy powiedzieć, że już w zasadzie jest po meczu. Co zdecydowało o zwycięstwie dzikich bąków? Przede wszystkim bardzo dobre granie w takim ataku pozycyjnym, dzielenie się piłką. Nie tylko pierwsze podanie, ale z lewej na prawą stronę piłka przechodziła, przez co obrona się przesuwała i tworzyły się sytuacje. Plus widać było, że grali te handoffy, które ćwiczyliśmy. Tomek Spodenkiewicz walczy jeszcze i naprawdę zagrał też. Tutaj możemy go pochwalić o czerwone Ferrari, właśnie tego zawodnika. No Tomek jest najlepiej punktującym. Gra teraz o to na linii rzutów wolnych, żeby tę dyszkę zdobyć dla swojego zespołu i żeby zrównać się punktami z Przemysławem Cebrat. Dzikie bąki. Naprawdę bardzo dobry mecz zagrały. Rotacja, pewność siebie, size, bo też widać size w tej drużynie. I kulturę gry. Było naprawdę próby różnych rozwiązań taktycznych. To już myślę, że odrobili pracę domową z poprzedniego meczu, bo tamten mecz był zacięty, wyrównany do samego końca. Natomiast teraz już kontrolowane to wszystko. Po stronie dzikich bąków. Co tutaj się jeszcze dzieje? Co oni tu jeszcze biorą czas? Czy chcą zdenerwować? Chcą akcję zrobić specjalną? No... No to jest taka sytuacja, która zawsze podminowuje rywali. Po co jeszcze brać ten timeout w samej końcówce? No. Ale widocznie coś specjalnego chcą nam zaprezentować na 19 sekund przed końcem tego meczu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wracamy po tym time-aucie już pewnie na ostatnią akcję, jeżeli będą dobrze kontrolować zegar koszykarzy dzikich bąków. Czego się spodziewasz? Jakiej no oczywiście zagrywki? Akcja na Big Papę. A pokazał nam tutaj, że chce to zrobić, natomiast Spodenkiewicz będzie blisko, będzie tutaj robił wszystko, żeby nie pozwolić Big Papie na rzut w tej końcówce. Czy to będzie stagger, czy to jakiś elevator, jakiś zacisk, popatrz, czy to downscreen pójdzie? 15 sekund zostaje. Mamy downscreen. Cierpliwie, czekają, 10. Popatrz. Big Papa ma pozycję, ale Raczynk jest blisko, szedł tutaj po przewinienie, nie ma punktów i ostatnie słowo będzie należało do czerwonego Ferrari. Stępień, czy zdąży jeszcze w czasie? To było po czasie i ta piłka do kosza nie wpada. 38-29 zwycięstwo dzikich bąków nad ekipą czerwonego Ferrari. Kamil, jak ocena tego spotkania? Fantastyczny mecz, chciałem podziękować panom za grę, za walkę, najważniejsze, że są zdrowi. Panu sędziom i Tobie, Bartku, że brałeś tym udział. To my również dziękujemy. Tak dobre mecze na baskecie Hanasa. Proszę bardzo, jak w znanym teleturnieju Statki, kiedyś się możemy pożegnać. To spotkanie dla Państwa komentowali Kamil Hanas i Bartosz Tomczak. Dobrej nocy Państwu życzymy. I'm gonna feel
feel this, when I feel this, feel alright. It might not work out though. It's gonna be a perfect day. Probably not, I don't know. Feeling good ain't cheap. Feeling good ain't okay.